Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Stamper Channel. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejny świetny gość. Dzisiaj jest nim Aneta Beza, AB Copywriting. Cześć Aneta. Cześć, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Również się cieszę, że jesteś z nami. Tak zapytam może tak troszeczkę, jak to się mówi, radiowo, gdzie się z Tobą łączymy? Ja obecnie mieszkam w Siemianowicach Śląskich, ale zawsze podkreślam, że pochodzę z Częstochowy. Dobrze, okej. Okay. Czyli mamy kawałek dzisiaj, lecimy po łączach między Krakowem a Siemianowicami. Dobra, wracamy do naszego tematu. Najpierw chciałbym zapytać w ogóle, czym AB Copywriting się zajmuje? Czym się zajmujesz biznesowo? Ja tworzę treści na potrzeby internetu, na strony internetowe, na blogi, do social mediów. Jak również zajmuję się redakcją tekstów i transkrypcją nagrań, więc pomagam i osobom indywidualnym, i przedsiębiorcom w tworzeniu właśnie treści. Okej, okay, właśnie. Chciałem zapytać, kto jest Twoim jak gdyby klientem? Już powiedziałeś osoby indywidualne i firmy. A jakie najczęściej firmy korzystają z takich usług, swoich usług? O, tutaj przekrój jest bardzo szeroki, od właśnie kredytów, ubezpieczeń. Mam klientkę, która zajmuje się remontami mieszkań pod wynajem, także przekrój bardzo szeroki, również branża kobieca, taki kobiecy projekt, w którym wspiera się rozwój kobiecych biznesów, też pisze tego typu treści. Także no, tutaj przekrój jest bardzo szeroki, również z obszaru HR, branże. W zasadzie no, każda branża teraz potrzebuje treści, ten content jest potrzebny, więc... No dokładnie. Nie każde zlecenia przyjmuję, bo czasami są takie branże jak na przykład IT, to jest już taka branża, gdzie trzeba bardzo głęboko wejść w ten temat i no nie z każdej branży, że tak powiem, też zlecenia przyjmuję. To teraz mnie ciekawi, a w takim razie z sektora osób indywidualnych, to w jakich sytuacjach najczęściej korzystamy z usług Twoich? To znaczy głównie na treści na stronę www, ale też do social mediów niekiedy osoby potrzebują, takie, które jeszcze powiedzmy nie mają tej działalności, ale chciałyby zacząć i zaczynają powiedzmy od tych działań w social mediach. Również blogi, to również popularna forma teraz wysyłania i też przyciągania klientów na stronę. A powiedz mi, bo tutaj jak gdyby Twoja praca jak gdyby zawiera się w napisaniu, nie wiem, jakichś kilku tekstów dla tej firmy, czy to są jakieś takie długotrwałe współprace? Jak wygląda jak gdyby ta dewiza od środka? Bardzo różnie. Czasami są klienci, którzy właśnie rzeczywiście potrzebują tekstu tylko na stronę internetową i bloga na przykład planują sobie pisać sami, prawda? A czasami są osoby, które kompleksowo po prostu, bo mam klientkę, dla której piszę, napisałam i treści na stronę i teraz piszę bloga i piszę do social mediów i nawet jeszcze w Canwie też od czasu do czasu robię grafiki do social mediów, do postów. Także tutaj jest bardzo różnorodnie. A powiedz, czy to jest też tak, że nie wiem, przygotowujesz materiały, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, czyli to coś, co za jakiś czas będzie w jakiejś kampaniach reklamowych, czy to jak gdyby to jest coś, co na bieżąco się dzieje, tu i tutaj teraz, czyli tak naprawdę komentarz tego, co się dzieje? Nie, raczej takie bieżące sprawy. Ja raczej nie zajmuję się tworzeniem typowych takich sloganów, bardziej właśnie treści na strony internetowe, takie dłuższe, że tak powiem, formy. Jasne. To tu mnie właśnie będzie ciekawiło, no bo tutaj poruszamy się cały czas w biznesie, który no jest online, że tak powiem, te teksty pojawiają się online. No i tutaj wiadomo, że też jednym z wątków, który chcę poruszyć, no to jest sprawa właśnie lockdownu, pandemii, no gdzie ten sektor biznesu no dosyć mocno odżył, że tak powiem, i zanotował dużo wzrostów. Czy tak to też było jak gdyby gdzieś tam widoczne w Twojej branży, że rzeczywiście bardzo dużo jak gdyby klientów przeszło do tego świata? Jak najbardziej, tak to było. To znaczy ja miałam taką sytuację, że w momencie jak pojawiła się pandemia, to rzeczywiście na przykład jedna klientka, z którą współpracowałam w takim szerszym obszarze, miała taki kryzys w ten sposób, że musiała jak gdyby zrezygnować i z tekstów, i z osoby, która zajmowała się u niej akurat redakcją tych tekstów. Ale akurat to był taki moment, gdzie moim zdaniem bardzo dobrze trafiłam, bo poszłam na szkolenie z strategia budowania marki na LinkedInie. I tam właśnie po tym szkoleniu rzeczywiście zaczęłam na tym LinkedInie intensywnie publikować zgodnie ze wskazówkami Marcina Banaszkiewicza, na początku regularnie, codziennie, później rzeczywiście tak jak zapowiadał, że tak powiem, w tym szkoleniu przyniosło to bardzo dobre efekty, bo bardzo dużo, teraz w zasadzie większość moich współprac to jest właśnie z LinkedIna i klienci jak gdyby sami zaczęli do mnie przychodzić, już nie byłam na tym etapie, gdzie musiałam tych klientów szukać. Jasne, czyli mówiąc wprost, pandemia była gdzieś tam w pewnym momencie jak gdyby taki przestój, taki strach, ale z czasem jak gdyby to wróciło wszystko do normy. A czy jakieś zmiany u Ciebie właśnie takie typu wprowadzaniu biznesu w trakcie pandemii, wprowadzałaś jakieś zmiany, czy raczej mówiąc wprost w tym sektorze pracowało się bez zmian?
Znaczy nie, ja bym powiedziała, że raczej bez zmian. Może trochę więcej było właśnie później zleceń, kiedy rzeczywiście już ten okres pandemii, taki ten początkowy kryzys, gdzie nie wiadomo było, w którą stronę to pójdzie, gdzie ci ludzie rzeczywiście zaczęli do tego online'u przechodzić, no to był taki intensywniejszy okres pracy. I teraz do tej pory również no, utrzymuje się, to bym powiedziała, na stałym poziomie. Mhm, jasne. A powiedz tutaj, jeśli chodzi o Twoje usługi, to wykonujesz to jednoosobowo, czy w tym sektorze, w tym biznesie również jak gdyby jest potrzeba tworzenia zespołów? To znaczy tak, ja wykonuję jednoosobowo, chociaż w ostatnim czasie dużo osób się do mnie zgłaszało, na przykład, że chciałoby współpracować, czy nie potrzebuje osoby do pisania tych treści. Mhm. Aczkolwiek postanowiłam też, napisałam do Darka Pozyrkiewicza, to jest taki najlepszy w Polsce, uważam, copywriter sprzedażowy, bo miałam wrażenie właśnie, tak obserwując jego, że on właśnie też samodzielnie pisze swoje teksty. I on powiedział, że on też rzeczywiście wybrał taką drogę, ponieważ oczywiście są agencje, które zatrudniają copywriterów, ale to zawsze, jeśli pisze się samemu, jest taka pokusa, żeby te osoby sprawdzać, bo jeśli to wydajemy pod swoją marką, dbamy o tą jakość, to zawsze jest to ryzyko i ryzyko poprawiania, ponieważ ja mam dużo zleceń, mam dużo pisania, nie mam też czasu, żeby sprawdzać, kontrolować teksty innych osób, dlatego skupiam się tylko na jednoosobowej działalności i w tym kierunku bym chciała jasne, podążać. Tak, na pewno to też będzie ciekawiło naszych widzów, dlatego że, bo tak jak gdyby charakteryzując, bardzo miło się rozmawia i bardzo fajny biznes i wydawało się taka fajna, ciekawa praca. Piszemy po prostu teksty, stawiamy je na stronę, ale do tego trzeba być, mieć naprawdę, że tak powiem, talent, ponieważ jak gdyby no, trzeba być wszechstronnie chyba mięso zagranicy, więc chciałbym, żebyś taki trochę tajemnic nam zdradziła, czyli co trzeba zrobić, żeby być dobrym copywriterem? Jak skąd czerpać wiedzę, skąd czerpać, mówiąc wprost, nie wiem, motywację do tego. Znaczy ja zaczęłam tak, że generalnie wyszłam z założenia, będąc na urlopie wychowawczym, że chciałabym zrezygnować z etatu i pracować na swoim. I długo szukałam, zastanawiałam się, jaką drogę wybrać. Któregoś dnia tak pomyślałam, że no zawsze lubiłam pisać. Zresztą w tym czasie też prowadziłam takiego bloga dla mam. I że czemu tego nie wykorzystać, że ten blog mógłby być moim portfolio dla pierwszych klientów, którzy chcieliby zobaczyć, powiedzmy, jak piszę. I w ten sposób, żeby zacząć. Tak właśnie się to potoczyło, że stwierdziłam, że będę po prostu pisać, bo wiedziałam, że w liceum, w szkole zawsze gdzieś tam dobrze pisałam i zajęłam się tym copywritingiem. I dopiero później, po paru tam miesiącach, zdałam sobie sprawę, że to też jest zawód, w którym trzeba się rozwijać, że to nie jest tak, że nauczyłaś się pisać i piszesz. I wtedy zaczęłam bardzo dużo czytać książek, zwłaszcza właśnie Dariusz Puzyrkiewicz, Artur Jabłoński, też książek z budowania marki, bo jednak pisząc dla klientów, chcąc nie chcąc budujemy ich marki, więc też musimy mieć tą wiedzę, jak robić to dobrze. Właśnie tutaj Dariusz Puzyrkiewicz, głównie pisanie tekstów sprzedażowych, no i różnego rodzaju blogi, tego typu treści, również kursy Darka Puzyrkiewicza i tak po kolei. Ja tak naprawdę cały czas jestem w tym procesie rozwoju i co jakiś czas dokupuję sobie jeszcze jakąś kolejną książkę, której nie czytałam i z każdej coś wyciągam. Kurczę, no to fajna sprawa, że tak powiem, ale to też fajnie, że jest takie to, mówiąc wprost, wsparcie, że tak powiem, od osób, które się tym też zajmują, bo tutaj wspominasz już kilkukrotnie pana Darka Pozyrkiewicza, no i też imienia wcześniej Marcina, z którego jak gdyby czerpałaś wiedzę też na temat LinkedIn. Oczywiście pozdrawiamy panowi, fajna robota, bo skoro mówiąc wprost, dzięki ich wiedzy również jak gdyby powstają takie perełki jak twoja osoba, że tak powiem, która właśnie jak gdyby też pomaga klientom budować tą markę, no to znaczy, że ten system naczyń powiązanych zdaje egzamin i rzeczywiście, jak to się mówi, można się kształcić i rozwijać w tym kierunku, żeby świetne teksty pisać. Ale zapytam, bo tutaj powiedziałeś właśnie, że prowadziłaś bloga i to było na takim etapie, gdzieś tam jak byłaś na okresie wychowawczym ze swoim dzieckiem i taki pomysł zakiełkował i go świetnie realizujesz, to zapytam, czy to były takie ciężkie decyzje? Jak to wygląda? No bo być może oglądają nas mamy, które właśnie mają dokładnie taką sytuację jak ty. No i jak gdyby będą teraz miały taką wizję, że albo to się tak łatwo mówi, albo wtedy były inne czasy, albo coś. Więc pytanie, czy wtedy to też była dobra decyzja i jakie myśli się z tym wiązały? Czy to był strach, czy nie? Znaczy, ja byłam na urlopie wychowawczym długi czas, bo ja byłam razem z dwójką dzieci, więc to w sumie było w zasadzie 8 lat. I jak mój młodszy syn poszedł do poszedł do przedszkola, to stwierdziłam, że po prostu spróbuję. Wtedy jeszcze nie miałam działalności gospodarczej, że po prostu poszukam pierwszych zleceń, bo wcześniej, jak myślałam o tym copywritingu i tak sobie rzadko zaglądałam tam do internetu, nie było tych zleceń dużo. One tak w ostatnich latach rzeczywiście ten copywriting się rozwija i to zapotrzebowanie na teksty bardzo wzrosło.
I wtedy znalazłam po prostu pierwszych klientów i stwierdziłam, że doszłam do takiego momentu, kiedy mogę założyć tą działalność gospodarczą. Dla mnie nie była to trudna decyzja, ponieważ zaraz po studiach pracowałam w zawodzie, ale w okresie, kiedy byłam na urlopie wychowawczym, nie pracowałam w branży, która mnie interesowała i to była tak, jak gdyby no, wiedziałam, że po tym okresie urlopu wychowawczego chciałabym robić coś innego, coś, co daje mi satysfakcję i spełnienie, ponieważ też wychodzę z założenia, że mamy tylko jedno życie i nie warto marnować go na rzeczy, które nie sprawiają nam satysfakcji i nie dają jakiejś tam radości, bo praca to nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim też satysfakcja, nie chodzi o to, żeby się w niej męczyć. Jasne. A powiedz właśnie, bo tutaj też z twojej wypowiedzi teraz tak wyjąłem jeden taki wątek, ponieważ mówisz, że wcześniej nie było tych tekstów, tych zleceń tak dużo, tak? Teraz mówiąc wprost, te zlecenia się pojawiają w sieci. I czy to możesz tak jak gdyby zdecydowanie powiedzieć, że ta branża rzeczywiście jak gdyby zaczyna jakby notować ten rozkwit, zaczyna, że tak powiem, żyć, czy to po prostu jest już w jakiś sposób, jak to się mówi, po tej pandemii wyklarowane, no i mówiąc plus ten poziom, który teraz mamy, no to on już zostanie. Znaczy, myślę, że zapotrzebowanie na treści cały czas będzie, bo jednak cały czas się mówi o tym, że samo posiadanie strony www, takiej, że tak powiem, stacjonarnej, w której nie dochodzą nowe treści, na przykład w postaci bloga, też wpływa na jej pozycjonowanie, ponieważ Google lubi świeże treści i wyżej pozycjonuje strony, które tych treści dostarczają. Jeśli jeszcze te teksty dodatkowo są napisane pod SEO, odpowiednio spozycjonowane też przez specjalistów zajmujących się pozycjonowaniem stron, to bardzo wpływa na rozwój marki i na łatwość odnalezienia tej strony przez potencjalnych klientów. Wiesz, powiem tak, w każdym pewnie zawodzie można znaleźć coś jak gdyby artystycznego, ale tutaj no, w twoim zawodzie to dobry tekst to jest właśnie ten tak naprawdę pięknie namalowany obraz, więc zwykle artyści mają, mówiąc wprost, tak zwane takie no, to marzenie albo takie coś do spełnienia, więc pytanie do ciebie, taki wymarzony klient albo wymarzony projekt, który chciałbyś zrealizować, czy taki istnieje, czy po prostu dopiero jesteś na etapie, który taki się pojawi? To znaczy zawsze ciekawi mnie na przykład ostatnio branża decluteringu, nowa branża, w której zaczęłam pisać, dlatego lubię też moją pracę właśnie, że mam okazję poznawać takie branże, z których normalnie pewnie bym się może nie zainteresowała, może bym nigdy na nie nie trafiła. Więc po prostu takie... A co to za branża? Decluttering to jest właśnie porządkowanie mieszkań, czyli przychodzi osoba i pomaga porządkować czy mieszkania, czy biura, ogarnąć ten cały bałagan, również mieszkań takich pospadkowych, gdzie na przykład dziedziczymy mieszkanie z dużą ilością rzeczy po babci, po dziadku i trzeba coś z tym zrobić. Decluttering. Dobrze. Tak. No, jak gdyby Stamper bawi i edukuje, więc dzisiaj wiemy, co to znaczy decluttering. Dziękuję. No właśnie, niedawno dowiedziałam. Wrzucam tego projektu, czyli właśnie jest coś takiego, tutaj przepraszam, czy przerwałem, kontynuuj, że tak powiem, ten wybór. Tak, i po prostu mówię, zawsze takie właśnie nowe zlecenia, takie ciekawe branże, kiedy mogę coś nowego poznać, to zawsze dla mnie to jest fajny, ciekawy rozwój. No to oczywiście my trzymamy kciuki za to, że jeśli taki gdzieś tam jest chęć bycia mistrzem w copywritingu w branży decluteringu, to my oczywiście trzymamy za to kciuki, żeby tak to u ciebie po prostu się wydarzyło. A zapytam cię jeszcze po prostu, ponieważ dużo tak u ciebie w twojej branży, jak sama przyznałaś, niewiele się zmieniło w trakcie pandemii. Klienci odczuli, czyli tam jeśli chodzi o system, znaczy powiązany na klientów się to odbiła pandemia. Ciebie mówiąc wprost, jako w tej branży, no wręcz pandemia wspiera, no bo większość się wnosi do online, ale inne biznesy wprowadziły sporo zmian. Które takie zmiany właśnie, nie wiem, w twoim życiu na przykład no, największą gdzieś tam odegrały rolę albo i które są dobre i powinny z nami zostać, no, a które nie do końca je wolałabyś, żeby jednak wróciły do czasu sprzed pandemii? Znaczy przede wszystkim pandemia uważam, to co nam dała, to dała nam czas. Więcej tego czasu takiego na refleksję, czasu z rodziną, chociaż jak gdyby dla mnie to też niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o funkcjonowanie, bo ja na co dzień pracuję z domu, więc nie było to dla mnie gdyby trudne wdrożyć się w ten tryb, ale na pewno to dla wielu osób i ja też właśnie po tym szkoleniu Marcina Banaszkiewicza zrozumiałam, że właśnie takie inwestowanie w szkolenia, które kiedyś nam się, niekiedy nam się wydaje, a no co tam szkolenie, dużo kosztuje, może niewiele się nauczę, że jednak warto właśnie chodzić na tego typu szkolenia i warto stawiać na rozwój, bo to jak gdyby no, posuwa nas do przodu i pozwala rozwijać skrzydła jeszcze bardziej. Super. Jeśli się nie uczymy nowych rzeczy, to stoimy w miejscu, tak się mówi też, nie? Czyli jak gdyby to powinno z nami zostać, tak naprawdę bym uznał, że ten, że a co powinno ewentualnie zniknąć? Czy jest coś z tej pandemii, które wolałabyś, żeby jednak wrócił do czasów przed pandemią?
No pandemia, przede wszystkim pandemia, taka swoboda przemieszczania się, poruszania się, kontaktów, też spotykania się podczas szkoleń również na sali, a nie tylko właśnie za pośrednictwem internetu. Super, no to oczywiście, no, mam nadzieję, że idziemy i zmierzamy dobrą drogą, jest coraz lepiej chyba, tak mi się wydaje. Tak, już tak. Końcówkę czerwca, więc nasz odcinek pewnie jak będzie emitowany, to już myślę, że już będzie całkiem dobrze. Czego oczywiście Tobie, sobie i wszystkim nam życzę. Aneta, naprawdę bardzo miło było Cię spotkać, po prostu porozmawiać, przede wszystkim jak gdyby za tą cenne takie wskazówki osób, których właśnie copywriting interesuje i ta branża interesuje. Na pewno Państwo możecie mieć więcej pytań niż ja zadałem Anecie, więc nie obawiajcie się, nasza rozmowa się jeszcze nie kończy, aczkolwiek przejdziemy do stałych rzeczy, ale Wy zawsze możecie zadawać kolejne pytania Anecie w komentarzach pod tym filmem, jeśli będziecie właśnie potrzebowali jakiegoś tutaj wsparcia ze strony Anety, no to również mówiąc wprost zapraszam do kontaktu, bo jak sami Państwo widzicie, no profesjonalista w każdym celu, a tym bardziej, że jeśli jesteście z branży decluteringu, no to już mówiąc wprost uderzajcie na pewno. Aneta, mam tutaj pytanie przed sobą. Dzisiaj wyjątkowo, że jesteśmy online, no to losuję ja, ale losuję, myślę, że mam szczęśliwą rękę do losowania, więc wylosowałem Ci pytanie. O, myślę, że jak gdyby jest to dobre pytanie dla Ciebie. Pokażę, że to nie oszukuję, ale siłą rzeczy ktoś tam wie, tam zrobi Zoom i sobie przeczyta, a ja przeczytam dla Ciebie. Kto jest dla Ciebie autorytetem? W biznesie, w branży mojej? Obojętne, po prostu. Tak ogólnie autorytet. W życiu. Ogólnie w życiu. Autorytetem. Trudne pytanie, szczerze powiedziawszy. No na pewno osoby, które są dalej niż ja, które śledzę właśnie, osoby, które, o na przykład Jakub Babączek na Instagramie, uważam, że ma bardzo takie motywujące, pozytywne treści, a ja bardzo lubię takich pozytywnych ludzi i staram się takimi otaczać, bo to te osoby, które nas otaczają, no to jednak ta energia się udziela i motywuje też do działania. Także. Super. Może tak. Okej, okay. Jakuba oczywiście pozdrawiamy, również Jakuba, może nie osobiście, ale z jego twórczości znam, więc również chwalę i tym bardziej pozdrawiam. Mamy do Ciebie jeszcze jedną prośbę, ponieważ tak jak dzisiaj zaprezentowałaś swój biznes i dzięki niemu zapewne sporo osób skorzysta i zgłębi swoją wiedzę, a być może nawet mówiąc wprost odnajdzie się w tym nowym świecie po pandemii z działaniami biznesowymi. Chciałbym, żebyś zarekomendowała kolejną osobę do kolejnego odcinka. Kto by to był? To ja rekomenduję może inną branżę, branżę budowlaną, projektanta, powiem tak, konstrukcji budowlanych, chyba jakoś tak to się nazywa, w każdym razie Protektura, takie biuro Piotra Wojciechowskiego. Protektura Piotr Wojciechowski. Piotrze, serdecznie Cię zapraszamy i oczywiście tutaj mówiąc wprost, niekoniecznie my już dzisiaj musimy wiedzieć, czy to jest architekt projektów budowlanych, czy jak on opowie o sobie sam. Na pewno lepiej to przedstawi, tak. Robi to super, a mówiąc wprost, na pewno będzie również ciekawie poznać, jak właśnie aspekty branży budowlanej wyglądały. Na naszym kanale już kilka odcinków Państwo widzieliście z branży budowlanej, ale co mówiąc wprost, co przedsiębiorca, to być może inne spojrzenie i dzięki temu jakby będziemy mieli większy obraz tego, co się w tej branży dzieje. Tak na koniec, Aneta, zanim się jak gdyby rozstaniemy, to chciałbym jak gdyby, żebyśmy się pożegnali takimi mówiąc wprost życzeniami, ale nie twoimi, znaczy nie moimi do ciebie, tylko twoimi do siebie, więc co byś sobie życzyła dla siebie, dla biznesu? Ja bym sobie życzyła, żeby było przynajmniej tak dobrze, jak jest. Ja nie narzekam w życiu, także... To właśnie potwierdza to, że otaczasz się jak gdyby pozytywnymi osobami, no więc mówiąc wprost, sama też jesteś bardzo pozytywną osobą i tym bardziej miło się z Tobą po prostu rozmawia. No i oczywiście my w takim razie życzymy, żeby było no tak, jak jest teraz, przynajmniej mówiąc wprost. Jak będzie lepiej, to też będzie dobrze. Dokładnie. A może żeby jak już ma być lepiej, no to żeby było po prostu było po Twojej myśli. Czyli jak sobie coś wymyślisz, żeby tak się po prostu działo. I naprawdę dziękuję Ci bardzo, że byłaś dzisiaj naszym gościem. I mówiąc wprost, pozdrawiamy nie tylko jak gdyby przedsiębiorców na Siemianowicach, ale mówiąc wprost, pozdrawiamy wszystkich Państwa. No i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym pokażemy kolejną ciekawą historię. Do zobaczenia. Pa. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.